Dzień dobry Państwu, Łukasz Piechowiak, Bankier TV. Gościem w studio, jak co piątek, jest Pan Piotr Kuczyński. Dzień dobry. W tym tygodniu najważniejsze informacje to chyba Putin, Fed, rubel, Pan Putin, Fed, rubel i początek rajdu. Ja nie powiem świętego Mikołaja, bo to już Dziadka wytarte. Roza. Tak. Początek rajdu, który jest niczym innym jak window dressing na koniec roku. Bo naprawdę nie uwierzcie Państwo, że wczorajsze 3% i więcej w przypadku CAC round, wzrosty indeksów w Europie, ponad 2% w Stanach, to dlatego, że nagle fundusze dostały górę pieniędzy i nagle sytuacja się tak poprawiła, że trzeba kupować akcje. Po prostu zarządzający walczył o swoje premie. Szkoda, że w Warszawie tak nie walczą. No może nie muszą walczyć, bo już mają wypłacone. Nie, na Warszawie akurat rok był raczej kiepski. Nie można go porównać do roku na NYSE, czy na ZDAK-u, czy CAC round. Nawet, mimo że ostatnio był słaby, a na pewno nie DAX niemiecki. A to chyba głównie zasługa OFE, że tak nie poszło. Ale ciężko powiedzieć. Z tym OFE to mamy w ogóle problem. Ja tydzień temu się pomyliłem, skleroza nie boli. OFE mogą mieć w przyszłym roku 55%, a nie 65% w akcjach. 75% musiały mieć w tym roku. W przyszłym roku muszą mieć 55%, czyli 20 punktów różnicy. I gdybym był TFI albo za granicą, to kiedy by OFE będą sprzedawały do tych 55%? No wtedy, kiedy będzie dekoniunktura na warszawskiej giełdzie. Zastawiłbym pułapkę, na początku roku bym nie kupował. I wtedy OFE by zaczęło sprzedawać, ja bym zaczął sobie kupować od dołu, no i potem dopiero bym pojechał. No tak, no nie wiem, czy tak będzie, ale logika mówi, że tak powinno się zrobić. No dobrze, zostawmy warszawski parkiet, wszystkich elektryzuje sytuacja za wschodnią granicą. Co zrobi Putin? Co zrobi? On nic nie może w tej chwili, niewiele może zrobić, to znaczy co mógłby zrobić niewątpliwie, a czego nie robi, dlaczego, z jednej strony, jedną stronę to wiem, dlaczego, jak myślę, a co drugiej to nie wiem, dlaczego, zaraz powiem o obydwu. Jedna rzecz, którą mógłby zrobić, to wprowadzić kontrolę kapitału, po prostu. Przecież to robią Chiny, robi mnóstwo państw rozwijających się i nie mają z tego powodu żadnych problemów. Zrezygnować z wolnego przepływu kapitału i problem w dużej części rublowy by zniknął z horyzontu. On tego nie robi, dlatego że podobno mówię, bo to wyczytałem w jednym źródle, więc mówię podobno, że w 2006 roku właśnie Putin w czasie swojej drugiej kadencji wprowadził ten właśnie wolny rynek zupełnie. To była jego sztandarowa reforma, no i nie chce się z niej wycofać, bo to byłaby klęska, bo on się wycofał z czegoś, co sam wprowadził. Uważam, to jest potworny błąd, płacą i płacić będą. A druga rzecz, też według mnie błąd, to te miliardy dolarów, które rzucają na rynek walutowy w obronie rubla, co to wiadomo, to daje na chwilę odpoczynek, potem znowu się zaczyna. Powinni wrzucić te miliardy dolarów w rynek kontraktów na ropę. Naprawdę dużo łatwiej byłoby utrzymać ropę na poziomie 70-80 dolarów niż rubla na poziomie, nie wiem, 50 rubli za dolar. Tego nie robi. Dlaczego? Nie wiem. Tego drugiego. Dlaczego? Nie wiem. Tego ostatniego. Dlaczego? Nie wiem. Uważam, że to byłoby rozsądniejsze. Oczywiście jest jeszcze inna możliwość, o której ja mówiłem wiele miesięcy temu, o której tydzień temu napisał Bloomberg w czasie weekendu w swoim artykule. No, powołuje się na agencję Bloomberg, bardzo poważną agencję, żeby nie było, bo zaraz powiem rzecz straszną o wysadzaniu rurociągów w różnych państwach. No, na przykład Bloomberg twierdził, że to już się zdarzyło podczas awantury gruzińskiej, przed nią wyleciał w powietrze jakiś tam właśnie rurociąg. Ja nie wiem, powtarzam za Bloombergiem, tak. I że podobno Rosjanie mają patent, że potrafią zaburzyć kontrolki, alarmowe systemy ciśnienia. Jeżeli się je zaburzą, to ciśnienie można doprowadzić do takiego stanu, że rurociąg sam z siebie... I sami będą jedynymi dostawcami. Wywali w powietrze. No w każdym razie takie wybuchy na pewno podniosły cenę ropy, prawda, czy tam gazu. No tak, no ale to już może jest, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Na pewno te dwie pierwsze rzeczy są w dalszym ciągu w grze. Dlaczego nie ma gry na kontraktach na ropę, nie wiem. Kontrolę kapitału w razie czego wprowadzi. No nawet jak będzie musiał, to wprowadzi. Uważa na razie, że nie musi. Bo to, co się stało w poniedziałek i wtorek, ten spadek wartości rubla o 1/3 praktycznie w ciągu 2 dni, no to jest przerażające. To tak jakby
z 3,50 na franku zrobiło się 4,60. Pięknie, prawda? No więc... O franku jeszcze porozmawiamy. Tak, no na pewno. Też mamy powód. No więc to był sztuczny kurs, te 1/3 rubla, dlatego że po prostu, ponieważ powstała panika, to zniknęły wszystkie oferty kupna. To zawsze tak się dzieje. No i wtedy jakiś desperat, który chciał, koniecznie musiał sprzedać, a jakiś cwaniak, który położył na minus tam 20, no to dostał trochę tych rubli. No i powstał kurs minus 20, minus 30. To nie jest realny kurs. On się jakoś tam ustali. W tej chwili jest około 60. Dzisiaj widziałem, że dwa razy chyba bank rosyjski interweniował, zbijając cenę do 60, około 60 rubli. No, gdzie to się zatrzyma, nie wiadomo. No 47 było po Krymie. 36 było jesienią zeszłego roku. No na pewno bardzo tani rubel, tak duży spadek wartości rubla bije nie tylko w Rosję, no bo w Rosji jakoś tam bije. Co prawda cena ropy zdaje się jest podobna jak przed tymi przecenami w rublach, prawda? Ale to niewiele daje. Na pewno podnosi inflację, na pewno obniża PKB. Ale również bije w eksporterów europejskich, przede wszystkim, którzy eksportowali do Rosji, no bo samochody nagle robią się dwa razy droższe, szyneczka czy tam, nie wiem, jabłka dwa razy droższe i tak dalej, i tak dalej. I Rosjanie nie kupują. Dla porównania, w grudniu zeszłego roku przeciętne wynagrodzenie w Rosji wyrażone w dolarach to było 950. A teraz to pewno z 500, 455. Tak? No więc właśnie. No przy czym to jest przeciętne. No więc właśnie. Taki normalny Rosjanin to ma około 300 dolarów. No więc właśnie. I przestają kupować i w związku z tym eksporterzy będą mieli potężne problemy. To nas też będzie kosztowało, nie będzie to dramat dla PKB, ale te kilka dziesiątych punktu procentowego mniej będzie. Dobrze, no to była mowa o franku, trzeba powiedzieć, zdarzyła się rzecz interesująca, szczególnie dla polskich kredytobiorców. Stopa referencyjna Banku Szwajcarskiego została obniżona. Tak, no w tej chwili jest, ja tak jak czytałem, minus 0,75 do plus 0,25 referencyjna dla Liboru i minus 0,25 dla depozytów, prawda? To dla Liboru, no... Ja nie wiem, LIBOR to są pożyczki na rynku międzybankowym, tak? Jeżeli pan jest bankiem, ja jestem bankiem, pan mi chce pożyczyć franki, to będzie pan do tego dopłacał, że pan mi pożycza? Raczej wątpię, śmiem wątpić, dlatego też LIBOR, jak widzę, utrzymuje się w okolicach zera, właściwie jest praktycznie zero, nawet po tym ruchu. Znaczy mówiąc, to jest pusty gest. No, LIBOR był, jest i będzie zero na razie. I dla kredytobiorców żadna ulga, bo mają LIBOR plus prowizję banku, tak? No i mają praktycznie zero plus prowizję banku, ale czyli prowizję banku. Ale rzeczywiście takie puste gesty robią? Nie, ja mówię o naszych kredytobiorcach. O naszych kredytobiorcach. Tak, że LIBOR plus, no jeżeli LIBOR jest zero no, i był zero, no to nic nie zmieniło. Gdyby był ujemny, a gdyby był ujemny, ale to mówię jeszcze raz, to wtedy pożyczający musiałby dopłacać pożyczającemu, że ten raczył od niego wziąć pieniądze. Ja sobie tego nie wyobrażam, ale może jakimś cudem. Już nie takie cuda, jak widać. Fantastyka. Tak, fantastyka. A tym niektóre banki się zabezpieczyły i mówią, że jak LIBOR będzie ujemny, to oni przyjmują LIBOR równy zero. No właśnie są i takie banki. Nie wszystkie banki. No nie wszystkie, ale bo niektóre, no niektóre nie wymyśliły tak ujemnego LIBOR-u. Niektóre w umowach mają napisane, że koszt kredytu to jest właśnie LIBOR plus prowizja. Tak jest, bez tego Słucham. Ogranicznika, że jak będzie ujemny. Bo nikt nie wymyślił, że może być ujemny. Ja też nie bardzo wyobrażam sobie, żeby w praktyce był ujemny. Referencja to referencja, a w praktyce to jest ciężko. I co mogłoby się stać? Mógłby osłabnąć frank, prawda? I on na świecie trochę tam osłabł, trochę, nie za bardzo po tym ruchu. Ale w Polsce osłabł o 2 grosze, po czym wziął i zdrożał. Dlaczego? Bo my teraz gramy na obniżkę stóp. Jeżeli wczoraj w protokole, minutes to jest protokół po angielsku, u nas to się mówi minutki, dobra, wszystko jedno, no, czymkolwiek, w tym czymś, co publikuje się po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, z opóźnieniem oczywiście, widać było, że pan Marek Belka, prezes NBP, głosował za obniżką o 50 punktów i o 25 punktów, dlatego że pewno padło wpierw o 50, nie przeszło, więc głosował potem za 25. Inaczej mówiąc, chce obniżki o 50 punktów.
I wystarczy pewno, żeby jeden z jastrzębi się przechylił na jego stronę, już mamy 50 punktów w dół, prawda? Jest wyraźnie gra pod to na złotym i złoty traci. Mamy rekordy euro złotego i dolar złotego tegoroczne i 2,5-roczny rekord dolar. Powiedziałem dolar złotego, euro złotego i frank złotego. I 2,5-roczny kurs złotego do dolara, dolar złotego. No tutaj to jest oczywiste. Dlaczego? Również dlatego, że bardzo mocny jest dolar na świecie. No, 10% zysków. Janet, no 13 w stosunku do złotego, chyba 13 albo 14 nawet. Janet Yellen, co prawda, troszkę rynki uspokoiła, ale nie wierzcie Państwo, że to tak bardzo jej uspokoiła. Po pierwsze, ta fraza o znacznym okresie, kiedy te stopy pozostaną bez zmian, znikła jednak. Oczywiście Fed wykaże cierpliwość, patience, tak, wykaże cierpliwość przy ocenie, czy należy podnieść stopy procentowe, ale w konferencji prasowej powiedziała Janet Yellen coś, co błędnie według mnie u nas wielu przetłumaczyło, jest, że stopy nie zmienią się przez następne couple of months. Couple of months znaczy po angielsku 2 miesiące, a nie kilka miesięcy. A 2 miesiące to jest styczeń, luty, rozumiem, czyli w marcu już mogą zostać podniesione. Czyli na wiosnę. Tak. Przechodzimy do pytań, bo są wyjątkowo ciekawe. Zaczniemy od Beniusia. Czy jest jeszcze szansa na wzrosty dolar i jen do końca roku? Dolar, jen, czy jest szansa na wzrosty? No wiadomo, że jeżeli chodzi o jena, to Japonia gra na obniżenie jena, ale rok finansowy u nich wypada nietypowo, nie 31 grudnia, tylko gdzieś na początku roku. Ja nie pamiętam dokładnie kiedy, nie chcę konfabulować. Wiem, że to nie jest rok finansowy, nie jest 31 grudnia w Japonii. Więc mogą jakoś grę dalej uskuteczniać na mało płynnym rynku. Pod koniec roku on jest bardzo mało płynny, można sobie wyrzeźbić, co się chce. A co oni będą chcieli? Oni chcą mieć słabego jena, więc... Jak chcą, to będą mieli. Jak chcą, to będą mieli. Kolejne pytanie. DM napisał. Panie Piotrze, wczoraj profesor Balcerowicz mówił, że problemem polskich uczelni i studentów jest to, że inaczej niż w Ameryce nie pracują na studiach. Jak powinno być? Po amerykańsku, czyli praca od początku i dług na naukę, czy może jednak czas na spokojne przyswajanie wiedzy? No nie jestem za. Niektórzy muszą pracować, bo trudno im się utrzymać, mają biedniejsze rodziny, prawda, i muszą pracować. I wtedy to ja podziwiam. Znaczy podziwiałbym wtedy, kiedy ja studiowałem, bo miałem 40 parę godzin wykładów i ćwiczeń w ciągu tygodnia. Sądząc po mojej rodzinie, o tak powiem bardzo ogólnie, to można robić 2 fakultety specjalnie się nie obciążając, więc teraz, więc może należałoby również dać szansę studentom, żeby sobie popracowali. Na pewno nie jestem za kredytami, dlatego że przeciętny student amerykański, ja w tym swoim ostatnim blogu zrobiłem taką coś, robię co pewien czas bibliotekę, czyli tam rekomenduję pewne książki. To jest Ameryka po kawałku, na przykład pana Wałkuskiego z Polskiego Radia, kiedyś Trójki, teraz od kilkunastu lat reportera, korespondenta w Stanach. No i tam on pisze, że przeciętny student wychodzi w Stanach z kredytem, zadłużeniem 30 tysięcy dolarów. No nie wiem, czy byśmy tak bardzo chcieli. No. No, jeżeli ma pracę, to roczna pensja być może. No, czy u nas to byłoby 100 tysięcy złotych. No, jak Państwo chcecie mieć 100 tysięcy złotych na koniec. Jeszcze gorzej, dużo gorzej jest w Wielkiej Brytanii. Tam są bunty ludzi, bunty studentów, bo oni naprawdę wychodzą z czymś takim, że się przez wiele, wiele, wiele lat muszą spłacać ten kredyt studencki. Nie jest to rekomendowany według mnie profil studiów. A wykształceni za darmo w Polsce Polacy przyjeżdżają i odbierają im pracę. No właśnie. I dlatego Cameron chce ich wyrzucić z Wielkiej Brytanii, co może mu się udać. No ale wydaje mi się, że wtedy my go wyrzucimy. Tak, wtedy Cameron zostanie wyrzucony. Anna pyta, wiem, że ciężko jest prognozować, ale z jak dużym inwestycyjnym kacem obudzimy się w nowym roku? Pomoże niska baza? Jak dużym, no to ja powiedziałem przed chwilą, że ja się obawiam tej rozgrywki na OFE, że nowy rok wcale nie musi być dobry, jak będzie, nie wiem. Nie mówię o świecie, bo tam to jest zupełnie inny temat. Na świecie to ważne będzie 29 grudnia, zapewne.
po drodze 23 grudnia, myślę, że Grecy 23 grudnia też nie wybiorą prezydenta, skoro tylko 160 głosów było za wyborem w pierwszej turze, więc w drugiej pewnie też nie wybiorą i w trzeciej będzie potrzeba 180 głosów, a nie 200. 29 grudnia. No więc jeżeli wybiorą, to okej, okay, to przełom roku bardzo często jest korzystny. Myślę, że tego czasu już widać przecież, że ciągną indeksy jak trzeba na Zachodzie, nie u nas, na Zachodzie. Ale gdyby nie wybrali, co byłoby ciekawsze, ale bolesne, no to wtedy świat zaczyna się znowu bać o przyspieszone wybory w Grecji, o wygraną Syrizy, o to, że Syriza doprowadzi do jakiejś awantury, że Grecja może wypaść ze strefy euro i zaczyna się niezły cyrk. No. Ale to 29 grudnia. No. Koniec roku. Tak jest. Kaczor pyta. Pozostaje spytać o tego nieszczęsnego Mikołaja. Na razie rozdaje rózgi. U nas, proszę zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych wczoraj indeksy były, no tam już niewiele brakowało do rekordu wszechczasów, znowu. Dwie sesje, puch, puch i już. Jeszcze warto zapytać o ropę. Jak to się stało? No jak to się stało? No, w ropie, żeśmy my tutaj sami mówiliśmy o tym, że są trzy czy cztery czynniki, dla których ropa tanieje. Według mnie jeden z ważniejszych to gra spekulacyjna jednak. I to nie jest tylko to, że to jest mój wymysł. Szef OPEC też to twierdzi, że to jest gra spekulacyjna przede wszystkim. I tutaj akurat prezydent Putin ma rację, że to jest gra przeciwko Rosji, ale nie tylko przeciwko Rosji, przeciwko Wenezueli, przeciwko Iranowi, przeciwko wielu państwom i również przeciwko wydobywającym ropę z łupków, prawda? Nie przeciwko ISIS. Więc wielu interesów jest takich, które powodują, że ropa tanieje i że przez pewien czas byłoby fajnie, gdyby była tania, bo wycięłoby się konkurencję, Rosja by oberwała i tak byłoby to przyjemnie, a potem znowu by ropa zdrożała. Mówi się również o tym, że tania ropa to jest pakiet stymulacyjny dla świata w wartości 2 bilionów dolarów. Tak, jest to pakiet stymulacyjny, bo więcej zostaje w kieszeni, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale tania ropa... Ktoś mi zwrócił, nie ja to wymyśliłem, ale chyba tak to jest. Ktoś mi zwrócił przedwczoraj chyba uwagę na to, że tania ropa, to, że mniej płacimy na stacjach, nie tylko u nas, wszędzie, to jest cios dla państwa. VAT. No na VAT-cie. Akcyza stała. VAT. No właśnie. No więc to nie jest droga jednokierunkowa. No to zależy jeszcze od marży na stacji. No to prawda? Niech pan się nie łudzi, dlaczego cena akcji Orlenu tak rośnie. No bo to końcówka roku, prawda? No, to akurat inne nie rosną, a tu rośnie. No wiadomo, że marże będą wyższe. No to jest jasne, że jak im niższa cena ropy, tym wyższe robią się marże, tym fajniej jest. No część oddają nam, ale niewiele w porównaniu do tego, co sobie zatrzymują. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję, zobaczymy się dopiero w połowie stycznia. Tak. Zapraszamy na program z panem Piotrem w połowie stycznia. My się jeszcze zobaczymy. A ja mogę jeszcze złożyć życzenia? Oczywiście. No to wesołych, rodzinnych świąt życzę państwu i w 2015 roku przede wszystkim zdrowia, bo potem to już wszystko samo się robi. No ale jak pieniądze będą przy okazji, to też by się przydało parę złotych. Zdrowia i pieniędzy. Najlepsze życzenia. Dziękuję bardzo.